Siema, z tej strony Agata, to jest kolejny odcinek podcastynacji. Jakoś tak nam się ta podcastynacja przyjęła i myślę, że nazwa zostanie i w ogóle podcast zrobił się trochę uporządkowany, a mianowicie pojawia się regularnie to raz. Dwa można go znaleźć w wielu źródłach już, m.in. na Spotify. Podcast się znajdzie na Spotify, to już tak człowiekowi trochę się cieplej robi, bo myśli o matko, to jest mainstream. Moje chęci pozostają niezmienne i tęsknota za radiem, więc mam nadzieję, że tak jak podcast będzie regularny i będzie w tych wszystkich takich miejscach, do których łatwo dotrzeć, to sprawi, że będzie nas tutaj coraz więcej i wkrótce będę mogła podejmować tematy, które sami będziecie zgłaszać. To jest w ogóle najfajniejsze. Dzisiaj jeden z takich tematów, który myślę, że okaże się przydatny dla wielu osób. Bo wiele osób chciałoby zacząć nagrywać podcasty, chciałoby mówić do ludzi na stories, ale ciągle występują jakieś blokady. I czy takich blokad można się pozbyć, czy są jakieś triki, które sprawiają, że nagle przestajemy się stresować, kiedy mamy mówić do ludzi? Dzisiaj właśnie o tym powiem. Będę mówić sama, bo nie udało mi się nikogo zmusić do tego, aby podjął ten temat ze mną. Dlaczego ja będę mówić na ten temat? Nie mam ukończonej żadnej szkoły lansu i bansu na temat wystąpień publicznych, no bo to teraz tak jest w internecie, że trzeba powiedzieć, dlaczego akurat ja mogę o tym mówić, bo mam wrażenie, że wszyscy mówią o wszystkim, nie do końca się na tym znając. I okej, okay, od razu zaznaczam, że ja nie jestem specjalistką od tego, nie mówiłam na żadnych politycznych wiecach i nie stoją za mną miliony słuchaczy, ale ty, jak będziesz zaczynać, to też e, prawdopodobnie nie od razu do ciebie przyjdą tłumy. W związku z tym takie proste metody. Na sam początek, żeby wystartować, na pewno mogę ci przekazać, bo od kilku lat prowadzę zajęcia indoor cycling na rowerach stacjonarnych, więc w zasadzie kilka razy w tygodniu mierzyłam się z tym, że muszę mówić do ludzi, którzy mnie oceniają oczywiście i też w radiu spędziłam wiele, wiele lat, dzięki któremu już pozbyłam się blokad przed mikrofonem. A czy to przychodziło od razu? No dobra, dużo przychodziło od razu, ale też miałam stresa i teraz powiem wam, jak takiego stresu się pozbyć, albo jak przynajmniej go okiełznać, żeby. By móc zacząć, po prostu zacząć, bo często jest tak, że jak już się zacznie, to potem jakoś idzie. Rozbrojmy na sam początek taką przeszkodę, która yy, nazywa się lęk przed oceną innych. Bardzo często to to nas blokuje przed tym, aby zacząć mówić do ludzi, obojętnie w jakich okolicznościach przyrody. Mnie pomaga taka myśl, że ja naprawdę nie bardzo ludzi obchodzę. W sensie, myślę, że za dużą wagę przykładamy do tego, że ktoś nas oceni, coś na o nas pomyśli, a tak naprawdę w internecie jest taki magiczny przycisk X, czyli ktoś może przestać słuchać podcastu, przestać oglądać, przewinąć stories, więcej go nie zobaczymy, więc tak naprawdę tylko jakiś rasowy hej który musi poczuć się lepiej, poświęci ten czas, aby dotrzeć do twojego kanału komunikacji, aby cię hejtować, aby napisać Ci jakąś krytykę niekoniecznie konstruktywną, a zanim na takich hejterów zasłużysz, minie naprawdę wiele wody w rzece upłynie i wiele stories będzie opublikowanych. Bo teraz jest tyle treści, że, żeby się przebić i żeby właśnie wyhodować jakiegoś hejtera, to trzeba naprawdę sporo pracy i to nie może blokować przed tym, aby zacząć. Także myślę, że rozbroiłam to, choć trochę. Czy znaczy, wydaje się, że to jest łatwe w internecie, powiedzmy, a jak jest w realnym świecie, jeżeli boimy się mówić do ludzi, Ach, a mamy to robić? No, analogicznie to działa. Ktoś może opuścić po prostu lokal, w jakim ty to robisz, i będzie trzeba z takimi rzeczami się zmierzyć. To znaczy, jak prowadziłam zajęcia, to liczyłam się z tym. Wiem, że ktoś może wyjść z tych zajęć, ale też jest plus taki, że już go prawdopodobnie nigdy nie zobaczę, jeżeli mu nie podeszłam. To są takie proste rzeczy, które warto sobie wytłumaczyć i może jakoś z tym pójdzie wtedy lepiej. Wiem, że niektórzy są przewrażliwieni albo wrażliwi po prostu i boją się tej oceny i tak dalej, ale po pierwsze, tak jak już powiedziałam, no nie obchodzimy ludzi tak bardzo, jak myślimy, że obchodzimy, a dwa, te osoby, którym się nie spodoba to, co robimy, to prawdopodobnie już się w naszym życiu nie pojawią. Druga kwestia, którą możemy rozbroić taką obawę przed mówieniem do ludzi, to jest po prostu przygotowanie. Czyli jeżeli chcesz nagrać podcast, przygotuj sobie scenariusz. Jeżeli chcesz yy, poprowadzić zajęcia, obojętnie czy wykład, czy zajęcia na rowerach stacjonarnych, zajęcia fitness cokolwiek, przygotuj się. Żeby był układ, żeby był plan, żeby było wiadomo, co zrobić. Wiadomo, że improwizacja jest też super umiejętnością, o czym przekonałam się niejednokrotnie właśnie w radiu albo na zajęciach, ale to jest jakby operacja na otwartym sercu. W sensie, że jeżeli to się zadzieje, to okej, okay, trzeba umieć zareagować, ale nie chcemy robić tego cały czas. Czyli warto być przygotowanym, żeby uniknąć takiej sytuacji, bo to jakby nam poziom stresu podnosi całkowicie niepotrzebnie, bo jeżeli jesteśmy przygotowani, to mamy takie zabezpieczenie, powiedzmy. I też trzeba pamiętać o tym, że ludzie, którzy do nas przychodzą, no nie można tego odnieść tak do stories czy do podcastów, bo to często są ludzie, którzy przychodzą i dopiero chcą sprawdzić, co dla nich masz. Ale w przypadku właśnie zajęć, wykładów i tak dalej, no to ludzie przychodzą po tą wiedzę, którą ty masz. Ty masz im coś dać. Oni tego od ciebie oczekują i na pewno się sprawdzisz, jeżeli będziesz przygotowany. Dlatego nie warto myśleć o tym, że, że coś pójdzie nie tak. No, jesteś z góry na wygranej pozycji, bo coś dla tych ludzi masz, więc można tak do tego podejść. Ludzie potrzebują Twojej wiedzy, potrzebują Twoich umiejętności i tego należy się trzymać. Myślę, że często niedocenianym aspektem w mówieniu do ludzi jest ciało, a ciało naprawdę może nam bardzo pomóc. Pomyśl sobie o uśmiechu. W radiu na pewno, jak miałam okazję uczyć reporterów, którzy przychodzili do nas do Radia Uniwersytet, mówiłam, żeby uśmiechali się do mikrofonu. Nie wiem, czy widzicie różnicę, ja teraz też zaczęłam się bardzo uśmiechać i głos od razu brzmi inaczej, głos brzmi przyjemniej, a przy okazji ja też jestem bardziej wyluzowana. To, to działa też u Ciebie. W ogóle z tym śmiechem to jest fajna opcja. Ostatnio u pani fizjotrener na Instagramie był temat mięśni, uśmiechania się i tego, że w toalecie można tego użyć, żeby łatwiej nam tam wszystko poszło. Także jak chcecie trochę więcej, to zapraszam do pani fizjotrenery. To taka ciekawostka, mam nadzieję, że zmieniła wasze życie, ale uśmiech naprawdę może wiele zmienić właśnie w toalecie, w kwestii stories, podcastów, czy w kwestii mówienia do ludzi również. Jeżeli mówimy w radiu albo w ogóle gdzieś odpowiadamy i siedzimy, bo ta wymusza od nas sytuacja, żeby siedzieć i nie siedzimy na rowerze akurat, to stopy przyłóżmy do podłoża bezpośrednio. Nie że tam wiecie, na palcach albo wyginamy te stopy w prawo i w lewo kręcimy tymi nogami, jakbyśmy mieli w ogóle mrówki w tyłku, nie możemy usiedzieć na krześle, tylko siadamy właśnie z przytwierdzonymi stopami do podłoża. Przy okazji prostujemy plecy, więc jak prostujemy plecy, to wiadomo, że jesteśmy szefy. W ten sposób czujemy się pewniej. To jest coś, co nie wiem, czy jest potwierdzone jakimiś wielkimi badaniami. To są jakieś triki, które ja po prostu gdzieś kiedyś usłyszałam albo przeczytałam, o których już tyle lat stosuję, że nie potrafię wam podać źródła. Wiem, że to działa po prostu. Przy tym klatka piersiowa też nam się otwiera i lepiej oddychamy. W związku z czym też nasz głos może brzmieć pewniej i jesteśmy no brzmimy lepiej w odbiorze, a jak sami jesteśmy pewni i nasz głos brzmi pewnie, to też sprawiamy wrażenie takich pach, że znamy się na rzeczy i, i wiemy, o czym mówimy. Oczywiście nie nadużywamy tego, w sensie, że to jest forma, a nie treść. Nie ma być przerostu formy nad treścią i nie mamy perorować tak, że sposób robi wrażenie, ale to, co mówimy, to są tylko słowa, wydmuszki. To ma się wszystko zgrywać w jedno. O tym trzeba pamiętać, że to pomaga. Natomiast jeżeli nie siedzimy, a stoimy na zajęciach, bo na przykład, nie wiem, mamy przeprowadzić pierwszy wykład albo właśnie mamy przeprowadzić zajęcia, to warto się złapać pod boki. Łapie się pod boki. Ja wiem, że w podcaście zarąbiście to widać, jak ja się łapię pod boki. O, ale boki mi się zrobiły. W hmm. ten sposób, jeżeli już mamy też proste plecy, to, no to od razu się czujemy też pewniej. Bardzo dobry sposób, polecam. Czyli już wiemy, że mamy być przygotowani, że mamy przemyśleć ten nasz lęk przed osobami, które są odbiorcami tego, co mówimy. Bo często ich nie obchodzimy, albo one czegoś od nas oczekują, i po prostu nie zwracają uwagi na to, że my jesteśmy zestresowani. Trzecia sprawa to ciało, czyli pomagamy sobie uśmiechem, pomagamy sobie wzięciem się pod boki, wyprostowaniem, wyluzowaniem po prostu. Jeszcze z takich trików. Które może się przydadzą przy Insta Stories, które ostatnio robią się bardzo modne i wiele osób wiem, że jest przed tym zablokowane, bo no krępuje się mówiąc do telefonu, wydaje się to jakieś dziwne. Rozumiem, okej, okay, Ja nie będę w ogóle tego rozbrajać i nie będę kogoś bardzo zachęcać, żeby to robił, jeżeli się nie czuje, ale chodzi o te osoby, które na przykład wiedzą, że to im świetnie poprawi zasięgi, i że sprawi, że ta społeczność będzie bardziej zaangażowana, że będą mogły dzięki temu, nie wiem, sprzedawać chociażby, albo że prościej będzie opowiedzieć coś i szybciej niż opisać. Ale się krępują i co można zrobić? Na przykład pandemia była takim świetnym etapem, kiedy zostaliśmy zamknięci w domu z powodu pandemii. To wielu z nas się na pewno przerzuciło na komunikatory. Jeżeli wciąż tego używacie, to może warto przyzwyczajać się do tego, że siebie widzimy, przez właśnie rozmawianie z kimś na wideo. To pomaga, bo po prostu my się jakby sami, my się sami oswajamy z tym, ze, ze swoją twarzą. W kamerze trzeba się oswoić i podobnie jest z głosem, bo wiem, że wiele osób, yy, większość osób, nie mam żadnych statystyk, ale większość osób, yy, z którymi się spotkałam, to nie lubi swojego głosu słuchać w sensie jak odsłuchuje się, bo tak jak mówi, no to już tam ok, jesteśmy przyzwyczajeni, ale odsłuchując się na audio to bardzo narzeka. Trzeba się do tego po prostu przyzwyczaić, do tego nie ma jakichś specjalnych trików. To jak odbierasz coś, jak coś słyszysz, to jest niezależne. Trzeba po prostu tą sympatię do tego albo chociaż neutralność wypracować i takie płynne mówienie, swobodne, można wypracować właśnie dzięki rozmawianiu z kimś, albo jak, jak chcemy komuś coś przekazać, to teraz są takie możliwości, że naciskamy mikrofon w komunikatorze i wysyłamy wiadomość głosową. To jest bardzo dobry sposób, żeby przemóc się do tego, że do kogoś mówimy, ale nie tak na żywo, w czasie rzeczywistym, podczas rozmowy telefonicznej, tylko nagrywając coś, puszczając to dalej. I na początku robisz to do jednej osoby, potem do dwóch, do trzech, potem nagle się okazuje, że jesteś w stanie nagrać podcast. A jeśli chodzi o stories, to wiem, że pomagają takie triki, jak na przykład yy, zrobienie makijażu chociażby. No i to jest teraz... Tak. po pierwsze u nas kwestia bardziej kobieca, no bo przyjmijmy, że kobiety się częściej malują, a dwa, że jest to sprawa indywidualna, ponieważ wiele kobiet czuje się bardziej wyluzowanych właśnie nie mając makijażu ogólnie, nie? No to też jest kwestia jakby oso osobliwa czy osobnicza. Ja na przykład yy, jestem tak przyzwyczajona, że ludzie widzą mnie w wydaniu spoconej, zaczerwienionej, mokrej osoby krzyczącej na zajęciach, że naprawdę mi nie robi, czy ja na stories się pokażę w make-upie czy bez. Bo, nawet jak ktoś coś o mnie pomyśli, no to kurna, trudno, ja tak wyglądam, no. Co zrobić? Każdy ma inny poziom samoakceptacji. Jeżeli na przykład nie ma takiego jeszcze, że dobra mam to w nosie, czy jestem w make-upie, czy nie, wybierz tą formę pokazywania się, w której czujesz się lepiej. Więc, jeżeli czujesz się lepiej bez make-upu, to nagrywaj bez, jeżeli z make-upem to zy, bo może ci to pomóc. I warto zrobić sobie rozgrzewkę, czyli najpierw ponagrywać się po prostu dla siebie, nie zwracając uwagi na to, czy będzie trzeba to komuś pokazać czy nie. Oczywiście warto sobie wyobrazić, że chcemy to kiedyś pokazać komuś, bo to jakby powoduje, że bardziej dobieramy słowa, bardziej się staramy wysłowić tak, żeby nas zrozumiano, nie z taką spiną, że to trzeba za moment komuś pokazać, nie? Tylko dla siebie. I wtedy można ocenić i, jeżeli jest wszystko ok, to puścić dalej. To nie jest tak, że stories to trzeba nagrywać z poziomu Instagrama i od razu po prostu co się nagrało, to ślemy albo nie, tylko można wideo zachować normalnie w telefonie. I jeżeli nam nie odpowiada, to nagrywamy jeszcze raz albo, albo nagrywamy jeszcze raz. To, <grywa> to chyba tyle, że internet daje nam sporo możliwości, jeśli chodzi o właśnie taką komunikację z innymi ludźmi i mówienie do nich, i coraz więcej osób z tego korzysta. Myślę, że kluczowe jest to, żeby zacząć. I się przełamać. Ja wiem, że to jest najtrudniejsze. Wbrew pozorom, mimo że teraz dość swobodnie mi to wychodzi, to na pewno miałam takie momenty, kiedy się stresowałam. To nie jest tak, że hop, tutaj mam poprowadzić zajęcia dla kilkunastu osób i ja się czuję super pewnie, jak dopiero zrobiłam kurs. Na drodze doświadczenia po prostu wszystko przychodzi, a doświadczenia nie zdobędziemy, jeżeli nie zaczniemy tego robić. Więc pierwsze stories musi być nagrane, pierwszy podcast musi być nagrany, muszą być przeprowadzone pierwsze zajęcia, bez tego ani rusz. Najwyżej się skończy kiepsko i stwierdzić, że to nie jest dla Ciebie, ale jest tak że jak się już spróbuje to osławione wyjście ze strefy komfortu yy, naprawdę czasami dużo robi. Więc pamiętamy o ciele, o oddechu, o sylwetce, pamiętamy o tym, żeby przemyśleć swój lęk na temat tego dlaczego, nie chcę mówić i czy to faktycznie jest takie ważne, czy ludzie mnie ocenią. Pamiętamy o tym, że można się najpierw rozgrać Najpierw aparat mowy rozgrzać, można też popatrzeć na siebie w kamerę, można y, zrobić make-up, jeżeli się chce, albo nie robić make-upu, jeśli się nie chce i się czuje ze sobą dobrze. To są takie podstawowe, bazowe rzeczy, które naprawdę bardzo pomagają. I uśmiech, uśmiech zawsze pomaga. O, znowu głos się zmienił. Nie wiem, czy wyczuwasz, to jest. To jest tak niewielka różnica. W dłuższej perspektywie pomaga zarówno Tobie, jak i Twoim słuchaczom albo odbiorcom, bo stajesz się po prostu bardziej przyjemną osobą dzięki temu do odbioru. Okej, okay, nie trzeba się uśmiechać cały czas, no ale jak się nagrywa już i w ogóle to, to jest to na pewno bardzo fajny trik, powiedzmy. Także powodzenia. Mam nadzieję, że te nieprofesjonalne, ale praktyczne wskazówki w jakiś sposób Ci pomogą. Jeżeli Ci pomogą, to bardzo będzie mi miło, jeżeli dasz mi znać o tym. Ogólnie teraz jest tyle kanałów komunikacji, że na pewno w jakiś sposób do mnie trafisz. Wiem, że to będzie kosztowało dużo wysiłku, żeby komuś dać znać, że się coś jego obejrzało albo wysłuchało. Doceniam to, jeżeli to się pojawi, bo wiem, że sporą drogę musiałaś bądź musiałeś przejść, żeby cokolwiek do mnie napisać. Mówiła Agata o tym, jak przełamać się, aby zacząć mówić do ludzi. Storys nagrywać albo podcasty, potem cieszyć się tym, że można coś fajnego powiedzieć do człowieka w sieci albo i nie w sieci. Za tydzień następny odcinek podcasty Nacji. Do usłyszenia.